W budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich rozpoczęły się prace remontowe. W chwili obecnej trwają prace rozbiórkowe. Do tej pory zostały skute posadzki i tak jak Państwo widzą, zostały usunięte częściowo okna. Wszystko to doprowadzi do powstania nowej przestrzeni w naszej bibliotece. Częściowo wewnątrz budynku zostały wyburzone ścianki działowe, ponieważ funkcjonalności biblioteki troszkę się zmienią. Powstanie pracownia komputerowa oraz sala wykładowa. Przygotujemy również dla Państwa kawiarnię i salę ciszy, gdzie będzie można w spokoju popracować przy własnym komputerze lub skorzystać z naszego sprzętu. Planowane zakończenie tego remontu nastąpi dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, a w chwili obecnej zapraszamy Państwa na ulicę Śląską 14. Od 1 września 2023 roku rozpocznie działalność nowo powstałe Technikum nr 3 w Siemianowicach Śląskich. Na rok szkolny 2023-2024 prowadzony był nabór w kierunkach technik mechanik oraz technik usług fryzjerskich. Do klasy pierwszej w roku bieżącym zostało przyjętych 23 uczniów, absolwentów klas ósmych. Zostało jeszcze 7 wolnych miejsc. Serdecznie zapraszamy. Pojemnik na szkło to pojemnik koloru zielonego. Do takiego pojemnika powinno trafić tylko szkło opakowaniowe, czyli słoiki, słoiczki po kosmetykach, flakony po perfumach oraz butelki po napojach i oliwie. Oczywiście bez zakrętek i kapsli, które to wrzucamy do pojemnika żółtego na odpady z tworzyw sztucznych. Co istotne, przed wyrzuceniem słoiki, butelki muszą być opróżnione. Czego nie wyrzucamy do pojemnika zielonego? Krótko mówiąc, do pojemnika na szkło nie można wrzucać pozostałego szkła ze względu na jego inny skład chemiczny, inną temperaturę topnienia. Dotyczy to ceramiki, porcelany, szkła stołowego, szyb, luster, szkła kryształowego, żaroodpornego, żarówek czy zniczy. Ciekawostką jest fakt, iż szkło można przetwarzać nieskończenie wiele razy. Pomimo swojej kruchości jest wieczne. Dzięki recyklingowi szkła zmniejsza się zużycie energii, wody i innych surowców potrzebnych do wytworzenia np. nowej butelki. Mieszkańcu pamiętaj, bądź eko, segreguj mądrze.